Czy inwestorzy muszą szykować się na burzliwą jesień? Czy gospodarki czeka twarde lądowanie? Jak tym wszystkim odnajdzie się Polska i nasza rodzima giełda? O tym w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Przemysław Tychonowicz, serdecznie zapraszam. A moim Państwa gościem jest Alfred Adamiec, główny ekonomista Grupa Formax. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Alfredzie, chciałbyś powiedzieć, zacznijmy z grubej rury. Czy to, co się dzieje obecnie na rynkach, to jest przedsmak wielkiej rynkowej bessy? No, ta bessa to już trwa. Ja myślę, że jesteśmy tak blisko połowy, może 40% tego co potencjału tych spadków, więc to możemy zadać sobie takie pytanie, czy przyjdzie gwałtowniejsze jeszcze przyspieszenie tych spadków. Myślę, że tak, no, klasyczna bessa to wygląda właśnie w ten sposób, że na początku jest taki przedsmak tego, co może być później. Ten rok przypomina mi niesamowicie wiernie to, co się działo w roku 2008. No, jeżeli by się powtórzył podobny scenariusz, nie mówię taki sam, no to znaczy, że mamy przed sobą przyspieszenie spadków, no i potem taką fazę wykańczającą spadków. Niestety będzie to chyba też faza wykańczająca niektórych inwestorów, ale zakładam, że duża część jednak wytrzyma i raczej zakumuluje kapitał po to, żeby kupować naprawdę już z samego dna te przecenione spółki. Zapewne, nie wiem, czy to będzie za rok, czy za półtora, czy może tylko już za pół roku, będą to spółki zdecydowanie bardziej przecenione, niż na to zasługuje ich fundamentalna siła. Co to oznacza właśnie dla polskiego rynku? Czy to oznacza, że nasz WIG20 może osiągnąć poziomy, które chociażby widzieliśmy w czasach pandemii? Bo mimo wszystko nasz WIG20 nawet na tle tych słabych rynków radzi sobie jeszcze gorzej. No, pesymiści twierdzą, że mogą nas czekać jeszcze poziomy WIG20 trzycyfrowe. No, to by było już naprawdę bardzo dramatyczna przecena, ale nie wykluczałbym, no to byłaby niesamowita okazja rzeczywiście w obecnym czasie. Natomiast zdecydowanie czeka nas mocne selekcjonowanie, takie filtrowanie naszej giełdy z tych spółek, które rosły tylko na tej fali dodrukowanego pieniądza, łatwego, taniego pieniądza i łatwiej sprzedaży, bardzo szybko rosnącej konsumpcji, zresztą dosyć sztucznie stymulowanej. Natomiast prawdopodobnie kapitał będzie płynął do spółek, które mają, jak zawsze to się mówi w takich sytuacjach, mocne fundamenty, ciekawą branżę, w której działają, też pewnie potrzebne będą najróżniejsze dywersyfikacji działalności, czy nawet przestawienie się na innego typu działalność. Generalnie chodzi o to, że czeka nas przestawienie się, jeżeli chodzi o gospodarki nie tylko krajów rozwiniętych, czy rozwijających się, czy takich aspirujących do tych rozwiniętych jak Polska, z konsumpcji na inwestycje. Jak teraz ktoś zadaje pytanie, no to co zrobić z tą inflacją? Jak tutaj zapobiec temu, żeby ta inflacja nie drenowała naszych portfeli, a z drugiej strony, żeby nie przydusić tej gospodarki? No odpowiedź wydaje się dosyć prosta, aczkolwiek brutalna. Otóż mówi się o tym, że inwestycje to nic innego niż odłożona w czasie konsumpcja. No właśnie inwestycje w to, co w tej chwili jest najistotniejsze. Ja uważam, że najważniejszym w tej chwili aspektem działania w krajach rozwiniętych jest i rozwijających się również jest bezpieczeństwo, kwestia bezpieczeństwa. I to jest bezpieczeństwo, my widzimy to ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Jest to bezpieczeństwo militarne, ale też bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, co bardzo odczuwamy. No i mamy przed sobą pewnie ciężką zimę, a może niekoniecznie aż będzie taka ciężka, bo mamy ocieplający się klimat, więc może się okazać, że nie będzie tak dramatycznie, ale też bezpieczeństwo zdrowotne.
I parę jeszcze innych kwestii do rozwiązania, ale to może już na inną rozmowę temat, dlatego że jeżeli chodzi o inwestycje, to wskazałem przede wszystkim bezpieczeństwo, dlatego że to jest podstawowa potrzeba człowieka i zapewni nam troszkę takiego wygładzenia nastrojów społecznych, bo nastroje są już takie dosyć gorące i obawiam się troszkę, że może dojść do takich wybuchów niezadowolenia społecznego, oby to były tylko przejawiały się poprzez kartki wyborcze, ale może być i gorzej. Natomiast jeżeli się zapewnimy ten właśnie tę potrzebę bezpieczeństwa, zaspokoimy ją, wytłumaczymy, ale to trzeba wprost powiedzieć, musimy ograniczyć konsumpcję po to, żebyśmy się czuli bezpieczni, to może przejdziemy w miarę łagodnie przez ten kryzys, który już się rozpoczął. Na początku wspomniał Pan, że pewnie jeszcze mocniejsze spadki na rynkach są przed nami. Jakby Pan miał tak uszeregować pod kątem ważności tych czynników ryzyka, to co dzisiaj to by było? Bo wydaje się, że ta inflacja gdzieś zaczyna schodzić na drugi plan. Bardziej boimy się chyba recesji, tego co może się stać właśnie jesienią z gazem. Wojna chyba też na razie przestała nas z takiego inwestycyjnego punktu widzenia być tym pierwszym tematem. Jak Pan to widzi? Tak, zdecydowanie moim zdaniem jednak recesja. W jaki sposób poradzimy sobie z tą recesją? Dlatego, że te proste sposoby dźwigania gospodarki z kłopotu w postaci dodruku pieniądza, taniego pieniądza, no nie działają, zwłaszcza w takich warunkach inflacyjnych, jakie w tej chwili mamy, bo to by oznaczało, że my proces ograniczania tej, zbijania tej inflacji na kilka lat, to dalej drenuje portfele wielu obywateli, zwłaszcza tych słabiej sytuowanych, słabiej orientujących się, radzących sobie ekonomicznie, co grozi wybuchem takim społecznym, lepiej wprost powiedzieć, że no przyjdzie kilka kwartałów, może lat cięższych, ale my będziemy teraz budować przyszłość na najbliższe dziesięciolecia wręcz. No i tutaj zdecydowanie jestem za takimi długoletnimi, wieloletnimi programami, czy to ochrony zdrowia, czy to poprawy bezpieczeństwa militarnego w takiej rozsądnej. Nie zakupy ad hoc, bo w tej chwili musimy coś zrobić, żeby się zabezpieczyć. To też jest potrzebne, żebyśmy byli bezpieczniejsi militarnie, ale też to coś, co mogłoby stymulować polski przemysł, coś, co mogłoby stymulować polską gospodarkę, też bezpieczeństwo energetyczne, no stąd między innymi i moja obecność w firmie, która zajmuje się fotowoltaiką, farmami fotowoltaicznymi, gdzie rzeczywiście to jest szalenie istotne, żebyśmy się uniezależnili od tego dosyć nieprzyjaznego, czy wręcz wrogiego sąsiada, mówię o Rosji, a też uniezależnili się od najróżniejszych czynników, no choćby takich związanych klimatycznych, czy innego rodzaju, gdzie te węglowodory kopalne generują sporo problemów. Jeżeli nie w tej chwili jeszcze ich za dużo nie widzimy, no to możemy je zobaczyć bardzo, bardzo niedługo. No i kolejna kwestia. Ten kryzys możemy wykorzystać do tego, żeby lepiej usytuować w strukturze społecznej i oczekiwań młode pokolenie, które jest coraz mniej liczne, natomiast no to na ich barki spadnie potem posprzątanie po tym kryzysie, jakby nie patrzeć. I też to my im zostawimy ten świat taki, jaki w tej chwili my budujemy, czy przed kryzysem, czy właśnie w tym kryzysie. No tutaj oczekiwania są dosyć wygórowane, wysokie. No i trzeba znaleźć ten złoty środek, żeby też nie doszło do jakiejś wojny pokoleniowej, bo to tutaj też napięcia są dosyć istotne. No tak, tylko to wszystko bardzo ładnie brzmi, a nie boi się Pan, że to jest trochę taka utopijna wizja, że będziemy myśleć długoterminowo? Czy to nie będzie jednak tak, że damy prawie wszystkim tu i teraz, no bo przecież zbliżają się zaraz wybory? No tak, obawiam się tego. Obawiam się tego, że ta moja wizja, rzeczywiście to jest wizja, co bym chciał, żeby się stało, natomiast ile z tego da się zrealizować? Rzeczywiście, w polskim ujęciu
Problem polega na tym, że przyzwyczajono społeczeństwo do konsumpcji. To był główny motor naszego rozwoju, powiedzmy sobie szczerze. Nieistotne, czy to było z naszego wzrostu gospodarczego, czy zadłużenia, to no, od wielu, wielu już lat motorem rozwoju jest konsumpcja. Mamy bardzo niski poziom inwestycji. Natomiast jeżeli są te inwestycje, to powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze są trafione, często są wręcz zupełnie nietrafione. I tak, jeżeli będziemy na siłę w tej chwili próbowali podnieść morale społeczne dodrukiem pieniądza, w takim rozrzucaniem pieniądza, tym klasycznym właśnie, o którym się mówiło, helikopterowe pieniądze w kryzysie, jak się będzie rozrzucać, pomoże to nam na chwilę, natomiast te efekty właśnie te negatywne będziemy potem odczuwać przez wiele, wiele lat. Ja zwracam uwagę na to, że ta inflacja to nie jest tylko efekt pandemii. To jest ciężko, żebym w cudzysłowie, wypracowany proces, który wynika właśnie z ponad 10 lat, ponad dekady drukowania łatwego, lekkiego pieniądza, który było łatwo sięgnąć na całym świecie prawie, zwłaszcza na świecie rozwiniętym, ale też w Polsce. Z naszej rozmowy jakiś taki negatywny przekaz płynie. Manfredzie, czy to zderzenie gospodarki z górą lodową jest nieuniknione? Może można wykonać jakiś manewr, żeby się o tą górą lodową delikatnie tylko otrzeć? A to właśnie bardzo, bardzo celna analogia i porównanie. Jak się okazuje, specjaliści policzyli, że gdyby Titanic wypłynął na górę lodową, nie próbował jej ominąć na siłę, tylko uderzył nią na wprost, oznaczałoby to spore uszkodzenia, trochę ofiar rannych ludzi na pokładzie, ale Titanic by nie zatonął. Natomiast ponieważ na siłę próbował ją ominąć, to ta góra lodowa rozcięła to poszycie boczne, które było zdecydowanie najmniej przygotowane na uderzenie, to może rzeczywiście dla otrzeźwienia, żebyśmy się zorientowali, że to nie jest tak pięknie, jak nam się wydawało. No tutaj nawiążę do tego filmu Nie patrz w górę, Don't Look Up. Patrzmy jednak w górę, patrzmy dalej, bo to daje nam szansę, żeby nawet w tym krótszym nieco horyzoncie, mówię o horyzoncie 2-3 lat, jakoś rozsądnie zagospodarować tymi możliwościami, tym potencjałem. Nie czarujmy się, że będzie lepiej tak szybko, bo nie będzie, natomiast lepiej powiedzieć wprost i no edukacja społeczeństwa, ekonomiczna, żeby wyjaśnić, jak sytuacja wygląda, bo mówiąc krótko, na świecie w tej chwili wyczerpaliśmy ten model rozwoju, jaki do tej pory istniał nie mówię ostatnie 10-20 lat, to jest kilkadziesiąt lat, jeżeli nie 2-3 stulecia rewolucji przemysłowej. Po prostu nam się zużyły różne właśnie środki, między innymi surowce łatwo dostępne, ale cała biosfera się nam zużyła. Również my się zużyliśmy jako ludzie w tym sensie, że nas jest choćby mniej. Istnieje spora luka edukacyjna, czyli to, czego oczekują pracodawcy, bardzo słabo się przekłada na to, co oferują pracobiorcy, czyli pracownicy, i trzeba ten model zmienić, więc może nakreślić te długoterminowe wizje. Wiadomo, że nie wszystko się uda zorganizować, nie wszystko się uda zrealizować, ale miejmy pewien cel. To potrafi wyzwolić w ludziach sporo takiego zapału, energii, nawet w ciężkich czasach. No, trzeba sobie powiedzieć prawdę. No, tak jest, jak w tej chwili to widzimy, chociaż nie wszyscy chcą widzieć tę prawdę, chcą czasami lepiej nie wiedzieć, jak to się mówi. Natomiast powiedzmy to rzeczywiście, jak wygląda sytuacja. Tu jestem pod wrażeniem tego, co słyszałem od ludzi, którzy są w tej chwili w Niemczech. Mówią, że tam już od pewnego czasu mówi się, będzie ciężka zima, przygotowujmy się, będziemy oszczędzać, tłumaczmy to. Tego nie brakuje. No, mówmy sobie to wprost. Nie będzie dramatu, zabezpieczymy najsłabszych, ale reszta musi zacisnąć pasa i zmienić troszeczkę sposób życia, bycia, ale mamy dalsze, większe cele, będzie w przyszłości lepiej. Zaczęliśmy od rynku, chciałbym, żebyśmy na rynkach skończyli. Panie Fredzie, pan jak dzisiaj patrzy na rynek, to tak traktuje to już powoli jako okazję, zaczyna selektywnie patrzeć na firmy, czy jednak pan czeka właśnie na takie mocne uderzenie i dopiero wtedy radziłby pan mocniej wejść w rynek?
Jestem ostrożny, dlatego że właśnie nie widziałem tej fazy paniki poza tym jedną praktycznie sesją, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, to nie widziałem paniki, a panika kończy tak klasycznie Besse. Natomiast w tej chwili wygląda mi to na takie wyprzedawanie przez dużych graczy swoich portfeli, gdzie gromadzili te aktywa takie ryzykowne przez wiele, wiele lat, no i ta wyprzedaż też trochę potrwa. No niestety tak to będzie wyglądało. Oczywiście będą się zdarzały i bardzo możliwe, że niedługo się zdarzy pewnie jakaś taka korekta w górę w tym trendzie spadkowym, dlatego że rynek jest już dosyć mocno wyprzedany, ale to będzie prawdopodobnie tylko przerywnik. No, oczekuję takiego dobicia rynku, no i wtedy rzeczywiście to będzie okazja. Na dzisiaj jeszcze, mimo że spółki wydają się dosyć tanie, patrząc historycznie na ich wyniki, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę ich potencjał zysku w najbliższym okresie, wydaje mi się, że to nie są jeszcze atrakcyjne ceny, nie są jeszcze atrakcyjne, poza wyjątkami, oczywiście zawsze się tego typu sytuacje zdarzają, no ale tutaj nie będę o konkretnych spółkach mówił. I tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziemy mieli okazję rozmawiać, będą nam towarzyszyły jednak już nieco lepsze nastroje. Alfred Adamiec, główny komisarz grupy Formax, był moim Państwu gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję.